niebieskim Dariusz Łowicki. Tu musiałem nanieść poprawki w programie, podobnie jak na pierwszym, na drugim torze zawodnicy byli zamienieni pozycjami, kaskami. Jankowski, Rickardson, Łowicki, Grzegorz Rempała i jest znowu Jankę z przodu. Jankę z przodu i Łowicki niepotrzebnie, mam na myśli gospodarzy, tak poszedł mocno po zewnętrznej, tam się dzisiaj nie jeździ. Jest wąski pas do jazdy, w którym teraz zmierza Roman Jankowski, drugi Tony Rickardson i właśnie tak zakończył udział w tych zawodach Dariusz Łowicki. Chyba już nic nie odbierze zespołowi gości zwycięstwa w tym meczu. Ogląda się Roman Jankowski, patrzy na zewnętrzną, tymczasem od wewnętrznej próbował go przejść Tony Rickardson. Nie udało się i w tej chwili Leszczynianin prowadzi, drugi Tony Rickardson, trzeci Grzegorz Rempała jadący w kasku białym, a Dariusz Łowicki zakończył udział w tych zawodach. I nawet jeśli tak by się to zakończyło, to wtedy będzie 3-3 i wygrają goście, ale wygrywa Roman Jankowski przed Tonym Rickardsonem. Nie, i w tej chwili nawet gdyby miał dowlec tę maszynę do mety Grzegorz Rempała, to z pewnością zrobi. Dojeżdża, jest 3-3 i 44-43 sukces zespołu gości. Za chwilę zobaczą Państwo w parkingu to szaleństwo. Nie wiem, proszę Państwa, co się dzieje. Okazuje się, że jednak biały został, biały kask, czyli Grzegorz Rempała został przez pana Włodzimierza Kowalskiego z tego wyścigu wykluczony. I w tej sytuacji gospodarze wygrywają ten wyścig 3-2. Nie ma remisu, jak wcześniej to sygnalizowałem. Jest remis 43-43.